Identyfikator podmiotu SCP-106. Klasa podmiotu Kiter. Specjalne czynności przechowawcze. Rewizja 11.6. Wzbronione jest wchodzenie w interakcje fizyczne z SCP-106. Wszelkie interakcje fizyczne muszą zostać uprzednio zatwierdzone przez najmniej 2/3 głosujących z dowództwa O5 i dotyczą jedynie sytuacji testowych. Całość personelu badawczego, bezpieczeństwa, klasy D itd. musi przebywać na dystansie co najmniej 20 metrów z dala od celi przechowawczej. Wyjątkiem są obowiązkowe konserwacje i reewaluacje. Cela przechowawcza musi być zawieszona w celi drugorzędnej, której ściany muszą znajdować się najmniej 30 metrów od ścian wewnętrznych pierwszorzędnej, czyli głównej celi. Cela drugorzędna podlega całodobowej obserwacji. Obie cele są oświetlone, a wszystkie nieczystości są usuwane. Wszystkie przedmioty, ruchy lub anormalna aktywność odnotowana wewnątrz celi drugorzędnej wywołują pełną blokadę placówki. Blokada będzie utrzymywana, dopóki sytuacja nie zostanie uznana za normalną przez dowództwo placówki. Wszelka korozja zaobserwowana w głównej celi, drugorzędnej celi, u członków personelu lub w innych miejscach placówki w odległości do 200 metrów od SCP-106 musi natychmiast zostać zgłoszona ochronie placówki. Wszelkie obiekty i personel utracone na rzecz SCP-106 należy uznać za zaginione lub zabite w akcji. Pod żadnym pozorem nie wolno dokonywać prób odzyskania. Notatka. SCP-106 nie osiąga łagodnego stanu. Jakiekolwiek złagodnienie aktywności lub zwiększenie uległości SCP-106 należy traktować jako próbę wabienia, po której nastąpi natychmiastowy atak agresji. Notatka. Czynności przechowawcze nieważne w związku z procentem ucieczek. Rewizja 11.7. Wzbronione jest wchodzenie w interakcje fizyczne z SCP-106. Wszelkie interakcje fizyczne muszą zostać uprzednio zatwierdzone przez najmniej 2/3 głosujących z dowództwa O5 i dotyczą jedynie sytuacji testowych. Całość personelu badawczego, bezpieczeństwa, klasy D itd. musi przebywać na dystansie co najmniej 30 metrów z dala od celi przechowawczej. Wyjątkiem są bezpośrednie rozkazy z dowództwa placówki. SCP-106 przechowywany jest wewnątrz zamkniętego pojemnika, który skonstruowany jest z 16 warstw powlekanych ołowiem. Otwarta przestrzeń pomiędzy kartą z powłok wymiarowana jest na 18 cm, oprócz śladowych podpórek. Pojemnik jest zawieszony przez i w systemie prądu ciągłego, wewnątrz zbiornika na płyn. Zbiornik należy wymieniać co 48 godzin oraz obserwować, szukając ewentualnych oznak korozji. Wszelka korozja zaobserwowana w głównej celi, drugorzędnej celi, u członków personelu lub w innych miejscach placówki w odległości do 200 metrów od SCP-106 musi natychmiast zostać zgłoszona ochronie placówki. Wszelkie obiekty i personel utracone na rzecz SCP-106 należy uznać za zaginione lub zabite w akcji. Pod żadnym pozorem nie wolno dokonywać prób odzyskania. SCP-106 nie osiąga łagodnego stanu. Jakiekolwiek złagodnienie aktywności lub zwiększenie uległości SCP-106 należy traktować jako próbę wabienia, po której nastąpi natychmiastowy atak agresji. Notatka. Obserwacje SCP-106 wykazały niewielki opór u obiektu podczas przechodzenia przez ołów lub inne podobne metale. Grubość metalu wydaje się nie mieć znaczenia. Ponadto wiele warstw cienkiego metalu najwidoczniej spowalnia SCP-106, zmuszając podmiot do wchodzenia i wychodzenia kilkakrotnie. Płyny również wydają się chwilowo dezorientować SCP-106. Notatka. Czynności przechowawcze nieważne w związku z wielokrotnymi uszkodzeniami przechowalni. Kontynuowany jest system antykorozyjny, który ma dyspergować korozję podczas incydentów, które prowadzą do wielu uszkodzeń i całkowitej awarii przechowalni. Rewizja 11.8. Wzbronione jest wchodzenie w interakcje fizyczne z SCP-106. Wszelkie interakcje fizyczne muszą zostać uprzednio zatwierdzone przez nie mniej 2/3 głosujących z dowództwa O5. Takie interakcje muszą być przeprowadzane w placówkach AR2 najwyższego bezpieczeństwa po ewakuacji nieistotnego personelu. Całość personelu badawczego, bezpieczeństwa, klasy D itd. musi przebywać na dystansie co najmniej 60 metrów z dala od celi przechowawczej. Wyjątkiem są incydenty uszkodzenia przechowalni. SCP-106 przechowywany jest wewnątrz zamkniętego pojemnika, który skonstruowany jest ze stali powlekanej ołowiem. Pojemnik zamknięty jest wewnątrz 40 warstw identycznego materiału. Każda z powłok oddalona jest od innych na otwarte odległości nie mniejsze niż 36 cm.
Podpórki między warstwami muszą być oddalone od siebie w aranżacji losowej. Pojemnik musi być zawieszony co najmniej 60 cm od jakiejkolwiek powierzchni przez elektromagnetyczne podtrzymywanie ELO i ID. Drugorzędny obszar przechowawczy składa się z 16 sferycznych komór. Każda z nich wypełniona jest różnymi płynami i skonstruowana w losowy sposób z powierzchni i podpórek. Obszar drugorzędny musi być wyposażony w systemy oświetleniowe zdolne do świecenia w całym pomieszczeniu ze skutecznością nie mniejszą niż 8000 lumenów. Systemy mają działać natychmiastowo, bez interakcji z człowiekiem. Oba obszary przechowawcze są monitorowane całodobowo. Wszelka korozja zaobserwowana w głównej celi, drugorzędnej celi, u członków personelu lub w innych miejscach placówki w odległości do 200 metrów od SCP-106 musi natychmiast zostać zgłoszona ochronie placówki. Wszelkie obiekty i personel utracone na rzecz SCP-106 należy uznać za zaginione lub zabite w akcji. Pod żadnym pozorem nie wolno dokonywać prób odzyskania. Notatka. Dalsze badania i obserwacje dowiodły, że kiedy SCP-106 staje naprzeciw wysoce skomplikowanych lub losowych układów struktur, jest zdezorientowany i wykazuje znacznie dłuższy czas przechodzenia przez materiały. SCP-106 okazuje również awersję względem bezpośredniego, nagłego dopływu światła. Nie jest to manifestowane w formie uszkodzeń fizycznych, jednakże obiekt gwałtownie ucieka do wymiaru łuzowego generowanego na powierzchniach stałych. Te obserwacje, wraz z zauważeniem awersji do ołowiu i skonfundowania względem płynów, zredukowały incydenty ucieczek podmiotu o 43%. Główne cele były również skuteczne podczas incydentów odzyskania wymagających protokołu pozyskania. Trwają obserwacje. Opis. SCP-106 wygląda na starszego humanoida, którego wygląd ogólny wskazuje na zaawansowany stopień rozkładu. Ten wygląd ulega zmianom, jednak cecha gnicia jest obserwowana we wszystkich formach. SCP-106 nie jest specjalnie ruchliwy, ponadto może przez wiele dni tkwić w bezruchu, oczekując na ofiarę. SCP-106 jest również w stanie przemieszczać się po wszelkich powierzchniach pionowych. Może nieskończenie długo pozostawać zawieszony do góry nogami. Podczas atakowania SCP-106 będzie próbował pozbawić ofiarę przytomności przez uszkodzenie ważnych narządów, grup mięśni lub ścięgien. Po tym obiekt zaciągnie obezwładnioną ofiarę do swojego łuzowego wymiaru. SCP-106 zdaje się preferować ludzkie ofiary w wieku od 10 do 25 lat. SCP-106 wywołuje efekt korozji na każdej materii stałej, której dotknie, co wywołuje fizyczny rozpad materiałów w kilka sekund po kontakcie. Zaobserwować można to w formie rdzewienia, rozkładu lub rozgniatania, co prowadzi do powstania czarnej, śluzowatej substancji, podobnej do materiału okrywającego podmiot. Efekt ten jest szczególnie degenerujący dla tkanek żywych i zakłada się, że stanowi przygotowanie przed konsumpcją. Korozja postępuje w ciągu 6 godzin od kontaktu, po czym efekt najwidoczniej zanika. SCP-106 jest w stanie przechodzić przez materię stałą, zostawiając po sobie wielką plamę swojego korozyjnego śladu. SCP-106 może zniknąć wewnątrz stałej materii, co uważa się za formę wymiaru łuzowego. SCP-106 może następnie wyjść z tego wymiaru w każdym punkcie połączonym z punktem wejścia. Przykładowo, wejście w ścianę wewnątrz pokoju, wyjście ze ściany na zewnątrz pokoju. Wejście w ścianę, wyjście z sufitu. Nie wiadomo, czy obiekt stamtąd pochodzi, czy jest to zwyczajne gniazdo przez niego generowane. Ograniczona obserwacja wymiaru łuzowego wykazała, iż składa się on w większości z holi i pokojów z wejściem. Aktywność ta może trwać dniami. Niektóre ofiary są przez obiekt wypuszczane, by ten mógł na nie ponownie polować, łapać i... Dodatek. Notatki przeglądowe SCP. W związku z niewymiernie trudną do opanowania naturą SCP-106, protokół specjalnych czynności przechowawczych musi być przeglądany co 3 miesiące lub podczas incydentu po uszkodzeniu przechowalni. Niemożliwe jest zastosowanie obezwładnień fizycznych, a bezpośrednie obrażenia fizyczne zdają się nie wywierać skutków na SCP-106. Obecnie specjalne czynności przechowawcze z dnia roku są wyjątkowo pomocnicze w zakresie podstawowej obserwacji i natychmiastowej reakcji. Poprzednie, bardziej proaktywne specjalne czynności przechowawcze zostały zmodyfikowane w związku z incydentami i... Notatki behawioralne. SCP-106 wydaje się osiągać długotrwałe okresy łagodności, podczas których znajduje się w całkowitym bezruchu do 3 miesięcy.
Nieznana jest ich przyczyna, jednakże wykazano, iż używane mogą być w ramach taktyki uspokajania. SCP-106 po zakończeniu takiego okresu znajduje się w niezwykle ożywionym nastroju i atakuje, porywa oraz wyrządza obszerne zniszczenia w swojej celi przechowawczej i placówce. Protokół przywołania. SCP-106 najprawdopodobniej poluje i atakuje w związku z pożądaniem, a nie głodem. SCP-106 atakuje i zbiera wiele ofiar podczas swoich polowań. Wiele z nich utrzymuje w żywym stanie, w swoim wymiarze łzowym, przez długie okresy. SCP-106 nie posiada rozpoznawalnych ograniczeń i najwidoczniej podczas polowania zbiera losową liczbę ofiar. Wewnętrzny wymiar, do którego SCP-106 uzyskuje dostęp, prawdopodobnie jest dostępny tylko dla obiektu. Urządzenia nagrywające i transmitujące nadal działały wewnątrz wymiaru, jednakże jakość nagrań i transmisji była bardzo niska. Wygląda, iż SCP-106 bawi się ze złapaną ofiarą i posiada pełną kontrolę nad czasem, przestrzenią oraz postrzeganiem wewnątrz wymiaru łzowego. SCP-106 najprawdopodobniej... Protokół przywołania. W razie uszkodzenia przechowalni przez SCP-106, człowiek w wieku od 10 do 25 lat zostanie przygotowany na przywołanie, a uszkodzona cela przechowawcza wymieniona na nową, gotową do użycia. Po przygotowaniu przechowalni, ofiara do przywołania zostanie zraniona, najlepiej przez złamanie długiej kości, takiej jak kość udowa, lub rozcięcie ważnego ścięgna, przykładowo ścięgna Achillesa. Ofiara do przywołania zostanie następnie umieszczona w przygotowanej celi, a odgłosy emitowane przez nią będą transmitowane przez system rozgłośni placówki. Jeżeli SCP-106 nie zareaguje na transmisję, ofierze należy wyrządzić urazy fizyczne w interwałach 20-minutowych do momentu wystąpienia reakcji SCP-106. W razie obszernego incydentu uszkodzenia przechowalni można użyć kilku ofiar do przywołania. SCP-106 zapewne wejdzie następnie w stan łagodny. Ponadto ofiary mogą...